Nie, nie, jeszcze nie skończyłem. Przepraszam cię, bracie, ale nie potrafię znaleźć odpowiednich słów, żeby we właściwy sposób wyrazić to, co myślę. Rozumiesz mnie, prawda? Idź proszę do kaplicy i pomódl się za mnie. Albo nie, poczekaj. Posłuchaj najpierw tego, co już napisałem. Drogi Anno, modlę się do Boga w Trójcy Jedynego, żebyś jak najszybciej do nas przyjechał. Czekamy tu na ciebie już trzeci rok. Jestem pewien, że gdybyś widział to, co ja widzę i słyszał to, co ja wciąż słyszę, byłbyś z nami. Jak myślisz, bracie? Anno byłby z nami, gdyby wiedział, co tu się dzieje? No właśnie. Nigdy nie zapomnę spojrzenia tego pruskiego olbrzyma, który zabił 20 naszych pod murami miasta. Czekaj, jak on miał na imię? O, Marcin, właśnie. Na imię miał Marcin. Jak on spojrzał na mnie, gdy zapytałem go, dlaczego tak nas nienawidzicie? Przecież przyjęliście chrzest. Jesteśmy waszymi braćmi w Chrystusie. Czyżbyśmy aż tak bardzo zawinili wobec was? Widziałeś to spojrzenie? Nie jesteście naszymi braćmi, mówiły jego oczy. Chociaż nas ochrzciliście. Nie powiedział, oczywiście nie powiedział wtedy ani słowa. Aż dopiero na przesłuchaniu temu Adamowi, który u Lutolda Głuchego mieszka, powiedział, jak do buntowników przystał. Bo przedtem u braci jako wojownik służył. Jak to się stało? Jego ojciec w swoim gospodarstwie dał schronienie trzem buntownikom. Z dobroci serca to zrobił. Bracia uciekinierów znaleźli, jego ojca na śmierć skazali, a gospodarstwo skonfiskowali. Marcin, oczywiście, że zgodnie z prawem postąpili, ale przecież Marcin w ich armii służył. Błagał ich, żeby jemu gospodarstwo przekazali, bo nieletnie rodzeństwo w domu pozostało. Wyżywić i wychować je trzeba. Z głodu sieroty poumierają albo na złą drogę zejdą. Nie słuchali. Dura lex, sed lex, powiedzieli. Twarde prawo, ale prawo. Posłuchaj dalej. Na rany Chrystusa błagam cię, Anno, przyjedź. Zbuntowani neofici palą nasze wsie i miasta. Chrześcijańska krew leje się strumieniami, a i twoi bracia nie pozostają dłużni. A przecież to z ich powodu. Z powodu nieprzestrzegania przez nich traktatu dzierżgońskiego neofici Prusy wywołali to krwawe powstanie. Sytuacja, mój drogi, wymknęła się spod jakiejkolwiek kontroli. Nikt już nikogo nie słucha. Nienawiść, pragnienie zemsty. Oto uczucia, które zdominowały serca wojowników obydwu stron. Jestem bezsilny, mój przyjacielu.
Tylko Ty możesz temu zaradzić. Modlę się, żeby Duch Boga w Trójcy Jedynego podpowiedział Ci, co masz czynić. On cierpi, bracie. Chrystus. Chrystus cierpi, bo Jego dzieci wyrzynają się nawzajem. Nie. Nie, mój drogi. To nie są poganie. To są chrześcijanie. Osobiście niektórych chrzciłem. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Nie mów mi, proszę, że to nie moja wina. Nie zaradziłem nieszczęściu, rozumiesz? Nie zaradziłem! Nie wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy z tego. Z tego, że to aż tak. Chociaż, prawdę mówiąc, zostałem ostrzeżony. Jak, nie pamiętasz tego listu, który przyniósł mi pewien pielgrzym, mówiąc, że to od Matki Najświętszej? No właśnie. W liście tym była zapowiedź tego, co się w tej chwili dzieje. Dlaczego nie potraktowałem tego ostrzeżenia poważnie? Mówisz, że było już za późno? Może. To prawda, wielkiego mistrza nie było wówczas w kraju. Tak czy owak, nie zrobiłem nic, zupełnie nic. Jak oni nas nienawidzą. Pamiętasz ten atak 2 lata temu? A rzeczywiście nie było ciebie jeszcze wtedy w Chełmży. Zbliżał się czas żniw. A oni, znaczy się zbuntowani Prusowie, czekali w pobliskim lesie, aż mieszczanie wyjdą poza mury, żeby sprzątnąć dojrzewające zboże. Nie wiedzieliśmy o tym. Myśleliśmy, że już dawno sobie poszli. Było ich niewielu. Murów ani bram szturmem sforsować nie mogli. Byliśmy pewni, że sobie poszli. Niestety nie. Gdy mieszczanie wyszli żniwować, oni wypadli z lasu i... Matko Przenajświętsza, jak oni krzyczeli, jak oni złorzeczyli Kościołowi, Chrystusowi samemu. Tego nie dało się słuchać. Wszystkim mężczyznom podrzynali gardła. A tym, którzy próbowali się bronić, toporami głowy rozcinali. Wszystkie kobiety i dzieci, które na polu wtedy były, do niewoli wzięli. Nawet nie wiadomo, co się później z nimi stało. Można się tylko domyśleć. Staliśmy wtedy na murach i w milczeniu patrzyliśmy, co na tym czerwonym od krwi polu się dzieje. Gdyby ktoś zapytał mnie, co wtedy czuliśmy,
Bez zastanowienia powiedziałbym, że bezsilność. Potworną, bezlitosną bezsilność. Kto może czuć taką bezsilność? Nie zapomnę widoku kobiety. Znałem ją. Spowiadać się u mnie była na kilka dni przed śmiercią. Dopadł ją jeden z buntowników. A ona wyjęła z koszyka nóż i wbiła mu głęboko w pierś. Przypłaciła to okrutną śmiercią. Dobrze wiedziała. Wiesz co? Wiesz, o czym ja myślę? Ona chyba zrobiła to z premedytacją. Ona po prostu chciała umrzeć. Dobrze wiedziała, co ją w niewoli czeka. Trójkę drobiazgów w domu pozostawiła i męża, który do dzisiejszego dnia ją opłakuje. Czterech mężczyzn próbowało uciec. Podbiegli do bramy i otwórzcie na rany Chrystusa, otwórzcie! Krzyczeli. Nikt z nas się nie ruszył. Rozumiesz? Nikt! Dlaczego? Bo za nimi biegła gromada buntowników, którzy czekali tylko na to, żeby ktoś z nas otworzył bramy. Całe miasto by wtedy wyrżnęli. Boże miłosierny, jak oni nas nienawidzą. Idź, proszę. Idź do kaplicy, pomódl się. Zawołam cię, jak skończę. Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus. Supinat te dulce linis, latum fructificantem, latum fructificantem. Iam hominem letitia, nova redina. Już trzeci rok
Szatan triumfuje na naszej ziemi, a ja piszę do ciebie trzeci już list. Wiem, starasz się zwerbować jak największą ilość ludzi do pokonania zbuntowanych Prusów. Ale czy pożoga i miecz mają być jedyną naszą odpowiedzią? Jedynym sposobem na zażegnanie tego krwawego konfliktu? Veni, Creator Spiritus. Pamiętasz nasze spotkanie w Rzymie? Nie byłeś jeszcze wtedy wielkim mistrzem zakonu Najświętszej Marii Panny. Rozmawialiśmy wtedy o miłosierdziu. Mówiłeś, że sprowadzenie twojej bratowej do Chełmży to bardzo dobry pomysł, bo w ten sposób zarówno chrześcijanom, jak i poganom pokażemy, jak wielką rolę odgrywa w naszej religii miłosierdzie. To są twoje słowa, Anno. A jakie są czyny rycerzy zakonnych? Twoja bratowa Jutta von Sangerhausen nie żyje. Zmarła jeszcze przed wybuchem powstania. Może to i dobrze. Chyba by nie przeżyła tego, co się w tej chwili na ziemi chełmińskiej dzieje. Serce by jej pękło. To prawda. Jej buntownicy nic by nie zrobili, bo wszyscy ją kochali. Nawet ci, którzy pro forma tylko chrzest przyjęli, a w sercu nadal poganami byli. Ze wszech stron gromadami się do niej schodzili. Za świętą ją uważali. Niejednego zatwardziałego grzesznika, który przychodził do niej tylko po pomoc materialną albo ze zwykłej ciekawości, na właściwą drogę sprowadzić umiała. A jedyną broń, jaką się posługiwała, było miłosierdzie. Miłosierdzie, Anno, miłosierdzie! Był taki zbój, krwawym Hiobem go nazywali, bo jeden z rycerzy całą rodzinę mu wymordował, a gospodarstwo złupił i z dymem puścił. Hiob bandytów wtedy co największych do siebie zgromadził i zaczął pustoszyć co większe posiadłości rycerskie, klasztory, kościoły. Nikomu życia nie darował. Bracia od dłuższego czasu polowali na niego, a on? On pewnego dnia do Juty przyjechał. Sam. Bez ludzi. Wyobrażasz sobie? Mówiła mi potem, że to ona go przez kogoś do siebie zaprosiła. Nikt o tym nie wiedział. Zapytasz zapewne, jaki był rezultat tej wizyty i jakie były dalsze losy krwawego Hioba. Wyobraź sobie, że krótko po tym wszystkie dobra, jakie dotychczas zgromadził, a było ich wiele, skrzywdzonym rodzinom i klasztorom oddał, sam natomiast w najbliższej krucjacie wziął udział i życie za wiarę chrześcijańską oddał. Miłosierdzie, drogi Anno, to potężna broń.
potężniejsza od miecza. Jutta mi często mówiła, że jak tylko przyjedziesz do Prus, porozmawia z tobą. Szkoda, że nie zdążyła tego zrobić. Wielka szkoda. Wiesz co? Nie wiem, czy już w refektarzu niebieskim nie będę, gdy do Prus wrócisz. Źle się ostatnio czuję. Bardzo źle. Nikomu o tym nie mówię, ale przypuszczam, że Chrystus chce wkrótce zabrać mnie do siebie. Gdy przyjedziesz do Prus, a mnie nie będzie już na tym świecie, idź proszę na grób naszej siostry Juty. W katedrze ją pochowaliśmy. Zapewniam cię, że ma swoje miejsce blisko Boga. Bo jak nikt inny, co do Joty wypełniła przykazanie dane nam przez Pana. Idź na jej grób. Pomódl się. Porozmawiaj z nią. Zapytaj ją o drogę. Ona powie ci, co masz zrobić. Proszę cię. Co tam się dzieje? Wejdźcie, wejdźcie. Co się stało? Co takiego? Jezus!